Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 32 55. Sprawdź naszą ofertę. Na konsultacje mógł przyjść każdy zainteresowany własnym biznesem. O fundusze mogą się starać tak funkcjonujący już na rynku przedsiębiorcy, jak i osoby planujące rozpoczęcie działalności. Mobilny punkt informacji funduszy europejskich prezentował interesantom cztery mechanizmy, na podstawie których można się starać o dotacje nawet do 1 000 000 zł. Jeremy to jest jedna, jeden też jest ten konkurs, o którym powiedziałem, na tą dotację inwestycyjną realizowany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, który będzie 5 listopada. Dla tych mikroprzedsiębiorców działających na rynku do 2 lat są też środki w ramach funduszu pożyczkowego EFS. To jest również pożyczka preferencyjna. To jest typowo pożyczka na założenie działalności gospodarczej do 50 tysięcy złotych. Można taką pożyczkę uzyskać na okres 5 lat przy oprocentowaniu około 3%. Oraz można starać się jeszcze o środki z programu rozwoju obszarów wiejskich. I to nie tylko mogą się o to starać rolnicy, także ludzie, którzy prowadzą działalność nierolniczą, ale na obszarach wiejskich. Są też na to środki, są to też środki w formie dotacji bezzwrotnych. Przedsiębiorczy lubinianie z chęcią skorzystali z bezpłatnych konsultacji z MPI. Fundusze europejskie są dla działających, jak też początkujących przedsiębiorców, dlatego też każdemu polecam, warto zapytać, zasięgnąć języka i sprawdzić się w działalności gospodarczej. Lokalni biznesmeni mieli wiele pytań do konsultanta. Czy na daną działalność realizowaną na przykład na obszarze wiejskim czy miejskim są środki, czy po prostu w jakiej wysokości przede wszystkim są to środki, czy można za nie zakupić na przykład środki transportowe, środki ruchome, zmodernizować na przykład ciąg produkcyjny, kupić maszyny. Głównie tego typu pytania odnośnie rozwoju działalności gospodarczej. Konsultant dyżurował w Lubinie od godziny 10 do 14. W tym czasie przed gabinetem cały czas ustawiała się kolejka. To bardzo dobrze, że jest ogromne zainteresowanie mobilnym punktem informacji o funduszach europejskich. W zasadzie to zainteresowanie przeszło czyjekolwiek najśmielsze oczekiwania. To dobrze, to świadczy o tym, że lubinianie są otwarci na pozyskiwanie tych funduszy, na własną działalność, na postawienie na swój biznes. Oczywiście już ta sytuacja pokazała, że taki punkt będzie musiał kolejny raz odwiedzić się Lubin i tak się stanie. W mobilnym punkcie informacji konsultant nie tylko udzielał informacji na temat kwalifikacji danych firm do wsparcia ze środków unijnych, ale też udzielał praktycznych rad. Można się było dowiedzieć na przykład, jak rozliczyć się z dotacji i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.